Gość Radia Płońsk. Historycznych tematów na naszej antenie do tej pory brakowało, ale dzisiaj postaramy się to nadrobić. Przeniesiemy się w czasie do lat międzywojennych i II wojny światowej. Porozmawiamy o pochodzącym z naszego rejonu Stanisławie Wołoszowskim, który obecnie spoczywa na cmentarzu polskich żołnierzy na Monte Cassino. A porozmawiamy o nim z copywriterem, optymalizatorem stron, a niegdyś dziennikarką Anną Piórkowską, która zgłębiła wiedzę na temat jego losów. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, słuchaczy. Co wiemy o Stanisławie Wołoszowskim z czasu przed wybuchem II wojny światowej? Skąd pochodził, czym się zajmował, czym zasłynął? To jest też niezwykłość tej historii. Stacho Wołoszowski pochodził z Janikowa, czyli wsi położonej w gminie Czerwińsk. Urodził się tam w 1913 roku i był synem Tomasza Wołoszowskiego i Marii Karczewskiej, córki ówczesnego dzierżawcy majątków w Janikowie. Dwa słowa na temat Tomasza Wołoszowskiego, czyli taty Stanisława, którego historia też jest związana z II wojną światową. Jest ofiarą zbrodni hitlerowskiej. Został zastrzelony w 1940 roku w Palmirach. Jest jedną z ofiar tej zbrodni. Jeżeli chodzi o samego Stanisława, Stasio był uczniem pierwszego korpusu kadetów w Lwowie jako bardzo młody chłopak. I bodajże właśnie w tym miejscu uzyskał pseudonim Kondycja. Można się domyślić z jakich powodów, dlatego że był bardzo wysportowanym człowiekiem. Brał udział już na tym etapie swojej kariery uczniowskiej, sportowej. Brał udział w wielu zawodach sportowych, w różnych dyscyplinach. Zespołowo, indywidualnie odnosił na tym polu wiele sukcesów. Po szkole lwowskiej Stanisław przenosi się do oficerskiej szkoły kawalerii, gdzie później zostaje jako kadra w Centrum Wyszkolenia Kadetów w Grudziądzu. Dalej można poczytać o Stanisławie z tego okresu w takim kontekście, że jest niesamowicie wysportowany, że bierze udział w zawodach i że zapałał pasją do wyczynowego jeździectwa, które stało się jego najbardziej umiłowaną dyscypliną sportową. Stacho bierze udział w wielu zawodach hipicznych w Polsce i za granicą. Też taka ciekawa historia się z tym wiąże, ponieważ najbardziej słynne zawody z tego okresu odbyły się przedwojenne, odbyły się w 1937 roku w Gdyni. Były to zawody o Puchar Bałtyku. Tam Stanisław Wołoszowski pokonuje faworyta tych zawodów, niemieckiego oficera SS, olimpijczyka. Ten pan się nazywał Günter Thame. To było takie, jak poczytamy o tym w źródłach, to koledzy Stasia uznawali to za taki malutki, drobny sukces, drobne zwycięstwo nad Niemcami tuż przed II wojną światową. Taka ciekawostka związana z Grudziądzem właśnie. Stacho przygotowywał się do Igrzysk Olimpijskich, które zostały zaplanowane na 1940 rok w Helsinkach. Wiadomo, że do tych zawodów nie doszło. Do tych igrzysk nie doszło, z jakich powodów wiadomo. Natomiast no, to jest ciekawe, że człowiek stąd, taka postać być może niewielu słuchaczom znana, miał szansę wystartować. Tak, on był młodym chłopakiem, miał wtedy bodajże 19 lat. No ale to znaczy, że rzeczywiście te jego osiągnięcia w tym sporcie były rzeczywiście mogły być bardzo wysokie. Stasiu z Grudziądza przenosi się, dostaje przydział właściwie do pułku strzelców konnych, która jest elitarną formacją Wojska Polskiego, a stacjonuje do rozpoczęcia II wojny światowej w Garwolinie. No właśnie, wybucha II wojna światowa, która zmienia bieg historii, zmienia także losy Stanisława Wołoszowskiego. Co się z nim działo po 1939 roku? Oczywiście Stanisław bierze udział w kampanii wrześniowej. Trafia do obozu internowanych na Węgrzech, skąd wraz z kolegą ucieka i przez Francję dostaje się na teren Szkocji. Tam trafia do 2 batalionu strzelców, a później jako ochotnik do 1 samodzielnej kompanii komando. Jest to też niesamowicie ciekawa historia, ponieważ kompania jest pierwszym oddziałem komandosów, polskich komandosów. Od niej wywodzi się też w ogóle nazwa, dzisiejsza nazwa stosowana wobec komandosów, zielone berety czy też zielone diabły. Już wtedy ta konkretna jednostka była tak nazywana i miała też nosiła zielone berety. To jest niesamowita jednostka. Ona przeszła bardzo trudne szkolenie w takich naturalnych warunkach bojowych. Ćwiczyła skoki na spadochronie, wspinaczkę wysokogórską, walkę wręcz. Ćwiczyła walkę z użyciem broni ostrej. I to wszystko działo się pod ostrzem ostrej amunicji, więc można sobie tylko wyobrazić, jak to było niezwykle trudne. Jednostka kończy szkolenie w 1943 roku i zostaje przerzucona na ziemię włoskie już do faktycznej walki. Pierwszy chrzest bojowy przechodzą 22 grudnia, gdzie w starciu z Niemcami bronią się wyśmienicie, odpierają ten atak.
nie ucierpiał na tym żaden żołnierz. Natomiast już miesiąc później, w styczniu, dochodzi do kolejnego starcia i niestety podczas patrolu ginie właśnie Stanisław Wołoszowski, który poległ od kuli snajpera w momencie, kiedy opatrywał rannego kolegę. Stanisław Wołoszowski pośmiertnie zostaje podniesiony do rangi majora z rotmistrza i otrzymuje Srebrny Krzyż Virtuti Militari. I obecnie spoczywa na cmentarzu na Monte Cassino. W jaki sposób wpadłaś na jego historię? Na historię Stasia Wołoszowskiego wpadłam w ten sposób, że temat pociągnął temat. Koledzy przywieźli z Włoch zdjęcie nagrobka cmentarnego, na którym poza nazwiskiem jest również napisany powiat płoński. I w ten sposób zaczęłam szukać w internecie. Natrafiłam na Wikipedię i informacje o Stanisławie Wołoszowskim w tejże encyklopedii internetowej. I sobie pomyślałam, że jest dobrze. No, że ta historia może być dobra. Że ta historia może być właśnie ciekawa. Jego krewni nadal mieszkają w Janikowie? Starałaś się z nimi skontaktować? Jego krewnych najprawdopodobniej w Janikowie nie ma. Wiem to od pana Darka Umięckiego, który mieszka na tym terenie, a jest pasjonatą lokalnej historii. Dzięki panu Tarkowi w sumie wiem o tym, że Stanisław miał najprawdopodobniej 3 siostry, że rodzice Stanisława to Tomasz i Maria. Po prostu znalazł mi te informacje w metrykach. Natomiast ostatnio odezwał się do mnie pan, który twierdzi, że jego rodzina się przyjaźniła z Wołoszowskimi. Więcej szczegółów na ten temat nie znam, ale możliwe, że niedługo poznamy. Tak pięknych historii w powiecie płońskim jest więcej? Czy ta historia jest jedna, jedyna, wyjątkowa? Ta historia jest szczególna dla mnie i wyjątkowa dla mnie, natomiast myślę, że na pewno jest więcej takich historii, a ich źródłem, wspaniałym źródłem jest pracownia dokumentacji Dziejów Miasta. Tak więc zachęcamy do pisania na naszą redakcyjną skrzynkę mailową info@radiopoinsk.pl lub na nasz profil na Facebooku i dzielenie się tak wspaniałymi historiami jak ta o majorze czy rotmistrzu Wołoszowskim, o którym mieliśmy okazję dzisiaj porozmawiać z Anną Piórkowską. Serdecznie dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.